Dziś coraz więcej osób w naszym mieście korzysta ze ścieżek rowerowych, uprawia jogging, gra w piłkę nożną i koszykówkę. To dowód na to, że białostoczanie wzięli sobie do serca wskazówki dietetyków i terapeutów, którzy uważają, że zdrowie człowieka zależy w dużej mierze od jego aktywności fizycznej. Ale istotny wpływ na naszą kondycję mają także używki, takie jak alkohol, kawa, herbata i nikotyna. Zwróćmy więc uwagę, jaką rolę odgrywają one w naszym życiu i czy nie przeszkadzają nam one żyć zdrowo. Psychoterapeuci twierdzą, że białostoczanie coraz częściej myślą o swoim zdrowiu, ale zapominają niestety, że ważna jest nie tylko aktywność fizyczna. Rzeczywiście białostoczanie, Polacy też, coraz bardziej troszczą się o zdrowie i coraz bardziej są świadomi tego, że ich sytuacja zdrowotna zależy od ich stylu życia. To wyraźnie widać. Natomiast z drugiej strony też widzimy, że jest coraz więcej problemów ze zdrowiem psychicznym. Tempo życia, różnego rodzaju stresy, nieumiejętność radzenia sobie z nimi, często też pewne problemy rodzinne, które wtedy nie zapewniają takich komfortowych warunków dla naszego zdrowia psychicznego, powodują, że coraz więcej mamy problemów najpierw natury właśnie tej emocjonalnej, a później też często się to przekłada też na nasze zdrowie psychiczne. Widzimy tutaj w oparciu o tych klientów, którzy do nas się zgłaszają, bardzo dużo właśnie sytuacji, gdzie występuje przemoc, gdzie występują konflikty rodzinne, małżeńskie, z którymi sobie nie radzą. Jest bardzo dużo rozwodów, gdzie są bardzo negatywne konsekwencje zarówno dla współmałżonków, jak również też i dla ich dzieci. Trafiają do nas też osoby, które mają myśli samobójcze albo podejmowały próby samobójcze, chcą sobie z tym jakoś poradzić. Często też trafiają do nas osoby, którym się zdarzyły jakieś tragiczne takie sytuacje życiowe, na przykład jakaś katastrofa, wypadek, ale też na przykład utrata czegoś, kogoś, żałoba czy osierocenie. Także z tymi różnymi problemami, kiedy ludzie sobie jakoś tam nie radzą, przychodzą tutaj do nas. Warto o tym też wiedzieć, że nasz ośrodek jest czynny całodobowo, przez wszystkie dni w roku, łącznie ze wszystkimi świętami. Są dwie formy skorzystania z tej pomocy. Albo można zadzwonić i skorzystać z takiej porady telefonicznej, z rozmowy telefonicznej, ale można też i przyjść bezpośrednio, nacisnąć na przycisk domofonu i również wyjdzie osoba, z którą można będzie porozmawiać. Natomiast jeżeli chodzi o takie wszystkie sytuacje, które nie są nagłe, najlepiej zadzwonić, umówić się na spotkanie z psychologiem, z prawnikiem, z pedagogiem, specjalistą pracy z rodziną. Także wszechstronną tutaj oferujemy pomoc, mówię, łącznie nawet też z możliwością zamieszkania u nas przez jakiś czas, o ile jest taka potrzeba. Białystok to miasto, które rozwinęło się w ostatnich latach. Jest m.in. coraz więcej miejsc, w których można spędzić czas na wypoczynku. Ja tu jestem w poradni. Tu mam, jeśli chodzi o uzależnienie i współzależnienie, to tak jak panu mówiłem na początku, te dwie grupy ludzi koncentrują się na jednym. Alkoholik na piciu. I jednym to jest wygodnie, mają więcej miejsc do picia. Innym mniej wygodnie, a współzależny koncentruje się na jego piciu, czyli na nim, na tym. Także mniej jakby dociera do tego, że się Białystok robi. Mają swoje jakby zamknięte w tym takim zamknięciu. Ja myślę, że jak wychodzę do miasta, bo czasami zdarza mi się gdzieś wyjść, to wiele rzeczy podoba mi się, że teraz jest taka możliwość, że jest tych restauracji, jest kawiarnie, można zajść gdzieś na różne, można spędzić ten czas w wielu fajnych miejscach. To jest takie, no, mamy fajne drogi.
cała masa ścieżek rowerowych, którymi możemy jeździć. O, no pewnie, że poziom życia jakiejś części mógłby być lepszy. Wszyscy byśmy na tym skorzystali, bo by zapełniłyby się te wszystkie miejsca. Bo jest część ludzi, to duża część ludzi, która na pewno skorzystałaby z tego, że jest tak dużo różnych nowych miejsc fajnych, za którym jak byłem młody, no to były jakieś dwie kawiarnie i nie było jak się tam wcisnąć, prawda, nawet trzeba było godzinę czekać, żeby ktoś stolik zwolnił, prawda, i to. No dzisiaj jest jak to spędzić czas. Aż czasami myślę, jak mam siwe włosy, to już nie zawsze tak jest, ale teraz miejsc jakby do uwodzenia jest więcej. Myślę, że wielu ludzi też z tego korzysta i pewnie życzę jak największej ilości, żeby mogła z tego korzystać, wtedy okazać, żeby stać było tylu ludzi, żeby tych miejsc było jeszcze za mało. W następnym odcinku cyklu audycji profilaktycznych opowiemy o funkcjonowaniu białostockich klubów abstynenta, instytucji, które intensywnie włączają się w plan działań profilaktycznych naszego miasta. I'm going to go to the next one.